Termalika Brukbet nie ciecza górnik łęczna. I Wisła Kraków. Na koniec zostawiłem Wisłę Kraków, bo aż ciężko czasami przez gardło to idzie. Ja jestem ciup młodszy od Was i jakoś tak w moim sercu szczególne miejsce ma Wisła Kraków Henryka Kasperczaka. Mecze z, z Parmą, z Barceloną, z Lazio, z i, i, i człowiek tak aż nie chce uwierzyć, że tej Wisły Kraków w Ekstraklasie nie będzie, ale to się stało. I ja mam taką tezę, Jedna, jednym ona będzie się podobać bardziej, drugim mniej, że nie kozłem ofiarnym, ale jednym, czy najbardziej Inaczej, najbardziej osobą winną całej tej sytuacji jest niestety Jakub Błaszczykowski. Bo to on wybierał trenerów, to on zwalniał trenerów, to on wybrał prezesa, to on zwolnił dyrektora sportowego, którego wcześniej wygrał, a na końcu też nie udało się pomóc na boisku, bo wiemy, poważna kontuzja. Nie wiem, czy Marku, na przykład, Ty się ze mną zgodzisz? No myślę, że. Ta wina gdzieś powinna być rozłożona na cały zarząd klubu również ze sztaby szkoleniowej, które były w wiśle w Siktaków. No te plany, które, które były prognozowane akurat nie ziściły się i przeszłość Wisły Kraków, a teraz dzisiejszość to są dwa różne światy, i to dzisiaj widzimy, że Wisła po dwudziestu kilku latach spada z, z ekstraklasy. Ja wczoraj oglądałem Kasia Mięcika, którego znam osobiście naprawdę było, było, mi, było mi przykro, naprawdę bolało mnie serce. No, kiedyś tacy zawodnicy klubu. grali w Wisła Kraków. Tak, tak. To, było, to, było, to była Wisła Kraków. Zawsze jest, była i, i będzie klubem, miejmy nadzieję, który powróci po roku do akwarystyki, ponieważ polska piłka potrzebuje zespołów z taką tradycją. Natomiast no, jestem troszeczkę zdziwiony, że, że Kuba, który był w tak potężnych klubach, który grał na tak wysokim międzynarodowym poziomie dopuścił do rzeczy, które doprowadziły, doprowadziły klub do, do tego, że, że jest teraz w pierwszej lidze. A wydawało się, że, że ten początek, te wyjście z kryzysu, zażegnanie tych problemów finansowych, to wszystko fajnie wyglądało, natomiast później nie było kontynuacji tego. Zamykanie się na pewne sprawy, zamykanie się na innych ludzi spowodowało, że, że, że Wisła troszeczkę była tak odbierana, odbierana... Już zdecydowanie gorzej aniżeli w tych wcześniejszych latach. I to jest troszeczkę przykre. Spółka rodzinna została zawiązana w Krakowie. Jakub Błaszczykowski, Dawid Błaszczykowski, Jerzy Brzęczek. Wiemy, że Kuba sprawdził się w roli strażaka, nie wyszło w roli architekta czy dekoratora wnętrz. Uważasz, że Kuba powinien albo odsunąć się już w ogóle od kwestii personalnych, bo wiemy i widzimy, że to raczej na razie mu nie wychodzi. Czy może odwrotnie? Uważasz, że powinien po prostu porzucić już zawód piłkarza i już tak całkowicie dogłębnie wejść w rolę działacza, menadżera i być może tutaj jeszcze w przyszłości dużo dobrego dla, dla Wisły zrobić? Bo łączenie tych ról, jak na razie widzimy, no niezbyt mu wyszło. Wiesz co, tu rozmawialiśmy na backstage u. Inaczej jest oceniać z boku, jako ale jest, zawodnik. Ale były... trochę z boku. Ale wiesz co, ale to ja mówię o Kubie. Inaczej jest a, być okay. z boku i oceniać, a ja bym zrobił taki ruch, a nie taki, a wchodząc do środka, poka pokazało życie, że nie jest stale to takie proste i na pewno to jest rysa na wizerunku Kuby. I myślę, że on nie będzie chciał odpuścić. On będzie właśnie chciał pokazać, że on tą Wisłę odbuduje. Ja... Może złego tego słowa użyłem teraz, bo już nie odbudował, ja chciał ją odbudować, ale myślę, że mm, weźmie i będzie chciał z Wisłą być do samego końca i po prostu wrócić na salon ekstra klasy. Ja zdobywałem na stadionie Wisły mistrzostwo ze Śląskiem Wrocław, więc. Wiem, jakie tam są kibice, jakie miasto, stadion i jak wielki klub, jakim wielkim klubem jest Wisła Kraków, więc po prostu mam nadzieję, że oni wrócą na salony. Jak dostaniesz ofertę, żeby zagrać w Wiśle Kraków w pierwszej lidze, to co powiesz? Wiki jest dostępny i wolny. Free agent. Słuchaj...